Zbudowanie domku z kart wymaga ogromnej cierpliwości. Ale... jest to możliwe. No nie. To wszystko nie jest takie proste, jakby się wydawało. Każda struktura, każdy zespół, który możesz zbudować w network marketingu, stanowią różni ludzie z różnym potencjałem, z różnymi umiejętnościami, z różnym doświadczeniem. Ale co jest najważniejsze w tym wszystkim? Najważniejsze jest to, że zespół, który zbudujesz, to tak naprawdę domek z kart. To domek z kart. Z tych kart, które mam tutaj, mogę zbudować pewien domek. I on oczywiście będzie stał przez jakiś czas, ale kiedy pojawią się wyzwania, kiedy pojawią się trudności, kiedy dmuchnie wiatr, to ten domek może się rozpaść w jednej chwili. Coś, co budowałeś przez pewien okres czasu, może przestać istnieć. Może pojawić się pytanie, to co możesz zrobić, żeby zbudowane przez ciebie zespoły, zbudowane przez ciebie grupy były dużo bardziej trwałe, żeby nie funkcjonowały tylko przez pewien czas, ale żeby funkcjonowały przez całe lata, przez długie lata i żeby dawało to wszystkim wymierne korzyści. I możesz zrobić oczywiście jedną ważną rzecz. Możesz te karty ze sobą posklejać. Jakby to było, gdyby ten domek z kart, który zbudujesz, został... Nosorożcu, tu stój na swoim miejscu, to jest ważne miejsce dla ciebie. Jakby to było, gdybyś skleił te karty przy pomocy superglue. Posklejałbyś te karty, zbudowałbyś swoją organizację i posklejałbyś ją klejem. Wtedy ona byłaby dużo bardziej trwała. I dobra wiadomość jest taka, że możesz to zrobić. Możesz skleić swoją organizację, swoją strukturę przy pomocy takiego superkleju. I tym superklejem są relacje. Od siły relacji, jakie zbudujesz ze swoim zespołem, będzie zależała trwałość twojej organizacji. Jeżeli masz bardzo słabe relacje ze swoim teamem, z ludźmi, którzy są liderami, z ludźmi, którzy zaczynają, którzy są na pośrednich etapach, to twoja organizacja może być podatna na różnego rodzaju wstrząsy. Ale jeżeli jakość twoich relacji jest mocna, to twoja struktura jest bardzo mocno ze sobą sklejona. Składem tego kleju jest kilka elementów i pierwszą rzeczą, którą musisz sobie zapamiętać, jest to, że ludzie, którzy śmieją się razem, płaczą razem i ludzie, którzy przede wszystkim, kiedy się spotykają, kiedy się po prostu ściskają, to takie zespoły pozostają ze sobą bardzo długo. Siła relacji takich emocjonalnych między członkami twojego zespołu ma ogromne znaczenie. Więc jeżeli zainwestujesz w to, żeby poznać się z członkami twojego zespołu, żeby może czasami gdzieś wyjechać na jakiś wspólny wypad, może to być jakiś weekend w hotelu, może to być wspólne ognisko, coś, co sprawi, że poznacie się lepiej, zbudujecie ze sobą lepszy kontakt, zintegrujecie się ze sobą, to każdy taki wyjazd, każda taka interakcja to jest kolejny klej, który wstawiasz do swojego zespołu. To jest kolejny element, który powoduje, że twoja organizacja nie będzie podatna na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Zobacz, jak czasami bez relacji trudno jest coś zbudować trwałego. Postaram się ustawić te dwie karty razem. Nie jest to proste, bo są one bardzo po prostu śliskie, więc ten klej jest niezbędny, żeby to było coś naprawdę trwałego. Zobacz teraz, że kiedy nawet byś te karty ustawił, ale będzie jakiś delikatny podmuch, to z tego zespołu tak naprawdę niewiele zostanie. Ten zespół zostanie zniszczony i każdy pójdzie w swoją stronę. O. I przewracasz. Nic nie zrobisz. Nie jestem mistrzem w budowaniu domków z kart. Wolę budować prawdziwe zespoły, ale ta analogia z klejem jest naprawdę genialna, ponieważ ona oddaje to,
czego nie rozumieją amatorzy w tym biznesie. Amatorzy myślą sobie tak: pozyskam w jakiś zautomatyzowany sposób ludzi, oni będą co miesiąc po prostu kupować, znajdę jakieś narzędzie, co wykona za mnie 90% roboty i tyle. I tak moja struktura będzie funkcjonowała. Problem jest taki, że w ten sposób nie funkcjonuje to nigdzie na świecie. Przynajmniej ja nie spotkałem się z zespołami, które bez budowania głębszych relacji byłyby czymś trwałym. Buduj relacje, spotykaj się z ludźmi. Nie możesz spotkać się osobiście, spotkaj się online. Znajdź kreatywne sposoby na to, żeby mieć dobry kontakt ze swoim zespołem. A już kiedy spotykasz się z ludźmi, to pamiętaj jedną rzecz. Bóg dał nam jedne usta, dwoje uszu, po to, żebyśmy dwa razy więcej słuchali, niż mówili. Dlaczego ma to takie duże znaczenie? Dzisiaj ludzie chcą bardzo dużo mówić. Każdy z nas lubi mówić. Każdy z nas chce być w towarzystwie dobrze postrzegany. Każdy z nas chce może zabłysnąć jakimś miłym komentarzem. Ale pamiętaj, że ludzie najbardziej cenią osoby, które są świetnymi słuchaczami. Jeśli w osobistych rozmowach z członkami twojego zespołu autentycznie ich słuchasz i słyszysz jednocześnie to, co mówią, a więc reagujesz żywo na to, co zostało przez nich powiedziane, to twoja reputacja jako rozmówcy, jako lidera bardzo mocno rośnie. Szukaj okazji do tego, żeby aktywnie słuchać. Poznaj ich problemy, poznaj ich wyzwania. Poznaj ludzi, z którymi współpracujesz, trochę bliżej. Dowiedz się, jak wygląda ich życie prywatne. Nie interesuj się nimi tylko i wyłącznie na gruncie zawodowym, ale również na gruncie prywatnym. Wtedy siła relacji jest jeszcze mocniejsza. Masz większą kontrolę nad biznesem, ale przede wszystkim zyskuje też twoje życie prywatne, ponieważ odkryjesz, że wielu ludzi, którzy chcą pracować z tobą biznesowo, to są naprawdę fantastyczne osoby również w życiu prywatnym i wiele nowych rzeczy możesz się od nich nauczyć. Ja zawsze powtarzam, że kiedy spotykam kogoś nowego, to każdy człowiek jest pod pewnym względem ode mnie w jakiejś dziedzinie lepszy. I staram się zawsze czegoś nowego się nauczyć, czegoś nowego się dowiedzieć. A dowiesz się nowych rzeczy i nauczysz się czegoś nowego tylko wtedy, kiedy słuchasz. Kiedy mówisz, nie uczysz się niczego nowego. Kiedy słuchasz, to wtedy przyswajasz nowe informacje. Dzisiaj zbudowanie dużej organizacji, dużego biznesu, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, o wiele większe znaczenie ma właśnie budowanie dobrych relacji. Kiedy dajesz się poznać jako osoba, która nie tylko jest zainteresowana robieniem wyników, rezultatów, kolejnych poziomów, kolejnych pozycji, choć to też jest oczywiście ważne, bo to się przekłada na wyniki, na zarobki, a to się przekłada na standard życia, ale kiedy zadbasz również o ten ludzki aspekt i szanujesz każdą osobę, każdego członka twojego zespołu, niezależnie od wyniku, jaki do tej pory zrobił, to staniesz się prawdziwym, autentycznym liderem, który porywa ze sobą tłumy i każda osoba w twoim zespole będzie się czuła, że jest jej dobrze, niezależnie od tego, czy idzie bardzo dynamicznie do przodu, czy idzie za średnim tempem, a może jest tylko konsumentem i odbiorcą, ale każda osoba jest ważna, bo każdy człowiek wnosi wartość i każdy człowiek jest również dla nas ważny pod takim względem właśnie osobistym i pod względem ludzkim. Wdrażając te zasady, stosując ten klej relacji w budowie twojej organizacji, zyskasz dużo bardziej stabilną, dużo bardziej przewidywalną organizację. Twój zespół będzie miał większą średnią zamówień, będzie miał większą retencję. Dzięki temu szybciej, łatwiej osiągniesz kolejne poziomy w planie kariery i będziesz mieć wielu samodzielnych liderów. To jest klucz do sukcesu w XXI wieku i to był klucz do sukcesu również w wielu poprzednich latach, a w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy coraz bardziej zamknięci w swoich domach, coraz więcej czasu spędzamy przed komputerem, to ten aspekt ma jeszcze większe znaczenie i to znaczenie będzie jeszcze mocniej rosło w najbliższych latach. Zobaczycie, w najbliższych latach będą wygrywać te zespoły, które będą najbardziej zgrane, które będą miały najlepsze relacje wewnątrz swoich organizacji. To tyle na dzisiaj, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeśli lubisz tematy związane z network marketingiem, chcesz rozwijać ten biznes w sposób profesjonalny, pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał i tam możesz kliknąć jeszcze na ten dzwoneczek. Tymczasem pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia w następnych filmach.
Uwaga. Yeah.